jakimś Arabom, czy cholera wie komu, nie? Byle tylko nie, moje dziecko nie mieszkało ze swoją matką, czyli ze mną, nie? I to jest wszystko taka jakaś paranoja, nie wiem, po prostu ci ludzie, ci hejterzy to są... Nie wiem, ten oni myślą... Ten paragraf to artykuł kodeksu karnego 191a. No i co? No i zacytuj. Mogę, nie ma problemu. Uwaga, jadę. Artykuł 191a. Naruszenie intymności seksualnej. Paragraf pierwszy. To utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. No i co? Masz tam myśli? Ja mogę coś powiedzieć? No nie możesz, bo teraz ja mówię i odpowiadam na pytanie, no to jak chcesz coś mówić, no do cholery jasnej, to może ja się w ogóle wyłączę. Dlatego się pytam, czy mogę, spokojnie, no możesz odpowiadam. Mówić. No nie okay. Możesz, bo ja odpowiadam kobiecie, która zacytowała ten paragraf, nie? A co takiego zdajesz chcesz powiedzieć? Zdajesz sobie sprawę, że masz przestępcę w administracji? My rozmawiamy na temat jakiejś określonej sytuacji, masz coś do powiedzenia na temat akurat tego paragrafu, tak. Czy chciałaś zapytać? Chciałam zapytać, dlaczego nie robisz nic, kiedy prosimy cię o interwencję w sprawie Janysa, kiedy i mówisz, że to nie jest w ogóle twój problem i nie powinno się tym zajmować. W momencie, w którym, kiedy na Marka serwerze ktoś cię wyzywał i atakował, i zabanowanie tych ludzi, dlaczego ty teraz nie chcesz nic zrobić z tym Janysem? Słuchajcie, przepraszam, ale dałam przerwę jeden dzień tej osobie, bo rozmawiamy na temat tego paragrafu, a ona musi zadawać pytania na jakiś inny temat. Więc jeśli chodzi o ten paragraf, bo ja mówiłam, że Janys nie złamał prawa. Właśnie, że złamał. Nie złamał. Zacytowaliśmy paragraf. No że co? No on złamał paragraf, to nie jest problem, on tylko złamał. No i no to właśnie próbuję dociec, w jaki sposób złamał, że co, że, że dał film, tak? Która jest nieprzytomna, ktoś ją posuwa. I ta dziewczyna, nagrywał wizerunek osoby gwałconej. Nie ma wyrazić zgody. Po pierwsze, nagrywał gwałt, po drugie, rozpowszechnił ten gwałt bez zgody. No ale to on nagrywał? Tak, on się przyznał, że on to nagrywał. Ale nawet gdyby nie nagrywał, to on to udostępnił. Ale tak, gdzie jest ten film? Więc on powinien dostać maksymalny wymiar kary tak naprawdę. Masz przestępcę w swojej administracji i nic z tym nie robisz, więc nie mów, że nic nie robisz. Ale gdzie on to... Ale gdzie on to nagrywał? Kiedy to się wydarzyło? Ja widziałam ten film. Filmik wygląda tak, że są wszyscy w klubie i facet gwałci dziewczynę, która jest totalnie tak spita, albo nie wiem, może to była tabletka gwałtu, nie wiem. Ale kompletnie nie kontaktuje, co się dzieje, a gość ją rucha. No i co, i Janys tam był po prostu na imprezie, na jakiejś dyskotece? Nie, on to wrzucił na twój serwer, na kanał z Sexroom. No, ale on tam był... Ale on w tym poczekaj, daj mi skończyć. On to najpierw wrzucił na twój serwer, pożalił się, że jak to mogli takiemu ogierowi przerwać, a potem w trakcie dyskusji wyszło różne rzeczy, na przykład to, że on uważa, że to nie jest gwałt, jeśli mężczyzna gwałcący jest przystojny, ale później przyznał, że on sam to nagrywał i że w sumie to nie robił nic złego, poza tym, że nagrywał, a potem przyznał, że rozesłał wszystkim znajomym. I to było tyle na temat. No ale ja tego nie. Ja tego nie słyszałam, nie widziałam. Ale to on to napisał, to nawet nie to, że powiedział gdzieś indziej, że się nie. On to napisał u ciebie na serwerze. No wiem, no ale jak teraz to udowodnić, skoro screen można przerobić? No to, ale to jest twój serwer, przeszukaj sobie. Ela, ja to widziałam. I no, ja kazałam Janysowi to usunąć, ja do niego pisałam, żeby się ogarnął, bo on pisał wczoraj, ja nie wiem, czy on był pijany, czy co, ale pisał takie bzdury, że ludzie pisali do mnie na priv, że po prostu to jest niesmaczne, to jest niefajne i poprosiłam Janysa, żeby to usunął, więc ja jestem świadkiem, że takie coś faktycznie to wisiało. No ale dokładnie co, to nie potrafisz powtórzyć, nie?
pisał coś w stylu, że miał jakieś koleżanki zgwałcone, że nie wiem, że od patrzenia na gwałt że się podniecił, coś takiego, wiesz, takie totalnie odklejone rzeczy i faktycznie wisiał ten filmik i no ja niestety go zobaczyłam i bardzo żałuję tego i już tego nie odwidzę, ale w każdym razie takie coś wisiało, więc ja kazałam Janysowi to usunąć, bo ja nie mogę usuwać tego jako, wiesz, no... administrator na takim poziomie, więc to wisiało. Nie wiem, czy on to sam usunął. Chyba tak. Czy Buziaczek to usunął? Nie mam pojęcia. No ale w każdym razie ludzie tak się oburzyli na serwerze, że aż pisali do mnie na priv, że to jest po prostu straszne. A to było o której godzinie wczoraj? Wczoraj gdzieś koło 12:30 w nocy, coś takiego, około pierwszej, gdzieś w tych okolicach. Aha, aha. To może faktycznie był pijany. Nie wiem, bo ja jeszcze do niego potem pisałam na priv na Facebooka, żeby się ogarnął, bo wstawienie takich filmów to nie jest szkodzenie tylko sobie i swojemu wizerunkowi, przepraszam, ale też tobie, no bo jakby nie patrzeć, ty budujesz swoją reputację, budujesz swoją opinię w internecie i wstawianie takich rzeczy przez Janysa może ci tylko zaszkodzić i właśnie o tym z nim rozmawiałam, więc całkiem możliwe, że dlatego to usunął, ponieważ nie wiem, nie chcę tobie dalej szkodzić. Nie wiem. To takie, co no serwer może spaść. No ale dzisiaj go już nie było. Cały dzień go nie ma, nie? Był cały czas. Ale czy coś to zmienia? Złamał prawo. W dwóch miejscach co najmniej. I to tak poważnie. Czy coś to zmienia, że się tak zapytam? Nie o to chodzi, czy ma coś, czy to coś ma zmieniać, czy nie zmieniać. Pytam się tylko, czy był dzisiaj, czy nie był. Bo się zastanawiam, czy ma jakieś poczucie winy, że go nie było. Był tutaj, jakby... był na głosowcy tutaj. Dwie godziny temu siedział z Marasem i z Dymkiem tutaj. Czy po prostu jakby nigdy nic sobie siedział? No nie wiem, no to cóż, co ja mam zrobić? Mogę mu zwrócić uwagę i go jakoś dyscyplinarnie zawiesić na jakiś czas. To będzie kolejny powód, w sensie to zachowanie Janysa dla hejterów, żeby po prostu ciebie atakować. Bo będą po prostu szukać każdego sposobu, żeby ci dopieprzyć. I to jest kolejny powód, że otaczasz się takimi, a nie innymi ludźmi. Nie no, ale... zrzucanie winy na mnie za to, co zrobił mój administrator, jest absurdem. No to jest tak samo jak zrzucanie winy na mnie za mojego byłego męża, co on dzisiaj robi. Ale tylko on dla to wrzucił na twój serwer. Ty jesteś odpowiedzialny tylko... za twój serwer. No, Elu, no tak, ale im zostało usunięte, więc i interwencja została podjęta, prawda, skoro tego nie ma. Elu, wytłumacz mi jedną rzecz w takim razie. Nie problem. Czemu bronisz Janysa, który wstawia nagrania gwałtu, a do doktor Rachel się przyczepiłaś, że on przez przypadek kogoś odmutowała? No bo wydaje mi się, że nie można. Wydaje mi się, że nie można przez przypadek odmutować, więc zaniepokoiło nie widzisz mnie. Problemu? Doszłam do wniosku, że może Rachel współpracuje z pijalnią Belvedere i dlatego go odmutowała i zmartwiło mnie to po prostu. A ja myślę, że Rachel to jest najbardziej ogarnięta moderatorka, jaką kiedykolwiek miałaś. I trzymaj się jej. Prawda. Nie, ja ale nie trzymam pijalnią, jeśli to cię uspokoi. Ja nie mam, nie znam tych ludzi tam, nie wiem kto tam jest, więc... jeśli cię to uspokoi, nie współpracuję z nikim i ludzie mogą ci to potwierdzić. Ale wiesz, nie przejmuj się, bo ja nic nie mówiłam, tylko oni się mnie wypytują, no nie? Nie, wiesz, ja wolę ci powiedzieć, żebyś wiedziała to ode mnie, niż potem ktoś by miał ci donosić, nie? Bo to by było niefajne. Ja jestem po prostu bardzo nieufna i rozpoznałam niebezpiecznego hejtera, którego wyciszyłam i nagle go ktoś przywrócił. No więc dziwne rzeczy się dzieją, nie? Akurat jego przywrócono, a nie nikogo innego. Akurat tą Mendę przywrócono, nie? To trochę dziwne, nie? Nie, to ja już go wywaliłam z powrotem, nam to możesz sprawdzić, więc... Uszczeliłam lwa, nie? Niebezpiecznego, który tutaj gryzł wszystkich
A to kurde, parę minut minęło, patrzę, ślid jest z powrotem. Nie myślę sobie, co jest kurwa, skąd on się tu wziął. A więc po prostu to mnie zaniepokoiło. No dobra, nieważne. Słuchajcie, no nieważne. Ja sobie muszę poprawić, bo zrobiłam film z błędem. Muszę drugi tam jakiś inny wrzucić. Co do Janysa, to tak jak powiedziałam, no to ja się spróbuję zorientować. Ale może ja się nie wypowiadam, bo ja tego nie czytałam. Natomiast zwalanie winy na mnie za to, co zrobił jakiś mój moderator, równie dobrze można by przyjść i mi dać wpysk za to, co zrobi jutro Marek, bo jest moim administratorem, tak? A wiadomo, że tutaj na serwerze znajdziesz wielu innych atrakcyjnych mężczyzn, którzy się będą nadawać na administratora. Janys, uwierz mi, że się nie nadaje do tego. Wiadomo na przykład, że Marek za parę dni znowu odwali jakiś numer, nie? No to i co? I to będzie moja wina? Pani Elu, ale nikt pani nie obwinia, tak? Po prostu ludzie chcą jakiegoś, nie wiem, statementu z pani strony, że zostaną podjęte jakieś działania w tym kierunku. Nikt przecież nie powiedział, że jest to pani wina personalnie, tak? Właśnie, Elu, to nie chodzi o to, że to jest twoja wina, tylko chodzi o to, że po prostu chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, jacy ludzie ciebie otaczają. Jeżeli uważasz, że Discord jest częścią twojej firmy, no to Janys, wobec tego można powiedzieć, że działa na niekorzyść. No dobrze, a teraz popatrzmy na Janysa i porównajmy go z osobami, które siedzą na pijalni Belweder i wyzywają ludzi od kurw bez powodu. Popatrzmy na ludzi siedzących na przystanku Kozborowo, którzy siedzą i piszą, że ktoś ma HIV. Albo jest jakimś skurwysynem, albo ale że trzeba mu zajebać. Ale one cię nie reprezentują. Nie nagrywają tego albo, i nie wrzucają albo tego. Popatrzmy na Iskariotę, gdzie jakieś durne filmy publikują, niszczą komuś firmę i tak dalej. Janys coś tam ale napisał. Ale nie są zarejestrowaną firmą. Nie są zarejestrowaną firmą, a tutaj szkodzi ci... Janys napisał coś tam z głupoty bez przemyślenia i na jakiś sąd nie się teraz odbywa. A dlaczego nie po prostu nie przejmujecie się tym, co się wyprawia na tych hejterskich serwerach, nie? Bo na hejterskich serwerach nie dzieje się taki cyrk, jak tutaj. Nie wstawiają nagrań, kurwa, z gwałtów. No bo to może Discord być usunięty. Różne. Ej, nie, różne tu muszę akurat się wtrącić, bo Mruk zbanował Janysa po tym, jak zaczął tam takie rzeczy pisać i faktycznie tutaj mam informację z pierwszej ręki, że Janys poleciał z Pandory, bo właśnie ludzie byli po prostu tak samo oburzeni jak tutaj i po prostu wywalili go stamtąd za takie rzeczy. Więc to jest informacja akurat, którą mam. No wiem, ale w ogóle mi się wydaje, Rachel, jeszcze druga rzecz, Natalio, że nie powinnaś publicznie stawać przeciwko drugiemu administratorowi, bo po to mamy grupę administracyjną, żeby takie sprawy omawiać, żeby omawiać nie na publicznym forum, nie? Ona chyba stwierdziła fakt, nie stwierdziła, czy to popiera. Dlatego ja powiedziałam, no, że jestem, bo ja z Janysem też o tym rozmawiałam, tylko że on na drugim też takie podoba, nie? Że krytykujesz go publicznie, Marka też tam publicznie krytykujesz, kurde, wiesz. Ona nikogo nie krytykuje, tylko stwierdza fakty, nie zakrzywia rzeczywistości. No tak, problem gwałtu zamieciony pod dywan, standardowo. Ale moglibyś, no ale przedtem go wyśmiewałaś, nie? Pani Elu, a mogę w inną stronę zapytać? Nie powinniśmy to między sobą załatwić. Ale chodzi mi o to, gdyby to nie dotyczyło Janysa kompletnie, nikogo z pani otoczenia, to jaki ma pani stosunek generalnie do takiego postępowania? A w ogóle po prostu ton głosu mnie doprowadza do jakichś dreszczy po plecach. W ogóle nie chce mi się... Może za głośno mówię. Dobra, no mogę się nie odzywać już. Ty brzmisz jak jakaś policjantka na komisariacie albo... No do policjantki mi trochę brakuje, bo leczę zęby, także... Trochę nie ten kierunek. Dobra, już nic nie mówię.
No, ale jest strasznie taka surowa jak na pół do drugiej w nocy. Słuchajcie, mi się nie chce na ten temat wypowiadać. Ja nie odpowiadam za cały świat. Kurczę. Ale za swój serwer różni, tak. Różni mężczyźni mnie otaczają i ludzie mnie rozliczają, co Marek zrobi, to ja odpowiadam, co Jan zrobi, to ja odpowiadam. Co tam ktokolwiek zrobi, to ja odpowiadam, no bez przesady, no. W końcu trochę trzeba wrócić na luz, nie? Jak macie pretensje do niego, no to z nim tam rozmawiajcie, albo zgłoście go i... No i tyle, nie? Czyli ty to popierasz, tak? No, gorzej, że jak ktoś zgłosi twojego administratora, to mogą ci zdjąć cały serwer, kolejny serwer stracisz. Elu, a może byś tam zapytała regulamin? Pierwszy punkt. Jesteśmy w Polsce i przestrzegamy polskiego prawa. Obalony. Nie polskiego, tylko belwederskiego. Sami chcemy być traktowani. To też nie pasuje, bo no, ja bym nie chciał, żeby ktoś nagrywał, jak jestem gwałcony. Nikomu nie szkodzimy. No przypuszczam, że ta dziewczyna, ja tego materiału nie widziałem, ale no... Ale ja w ogóle nie chciałam się przyznać. Ja się chyba już pożegnam. A to był amatorski Dobra, film? Dobra, wypierdalaj. To był amatorski film? Tak, skręcony z ręki to był film. Nie no, Elu, zostań po prostu, pogadaj z nami o czymś innym. No, jak tam było wczoraj? Udało się wszystko? Tak, no, wszystko dobrze. Dostałaś jakieś prezenty? No, takie różne tam drobne rzeczy dostałam. No, no to super. Nie wiem, wydaje mi się, może Janys po alkohol sięga, bo spotykał się z tą dziewczyną i się pokłócili. Okazała się moją hejterką, więc może po prostu jakieś ma problemy teraz ze sobą. I wziął ją z gwaraźni. Zadzwonię jutro do niego i zapytam się, o co chodziło. On teraz o tej pory śpi, to się nie dodzwonię. Ja uważam, że Janys powinien przynajmniej przeprosić wszystkich na Discordzie. Przynajmniej przeprosić za to, co zrobił, naprawdę. Ale za co? No, za dodanie tego filmu, wypisywanie rzeczy, że nie da się zgwałcić i tak dalej. Ale to był sex room i tam jest plus 18. Ale on to pisał na pokoju Eli. Pobłagam, ale do tej może być seks room plus 18, ale pochwalanie gwałtu to jest coś okej? On o tym gwałcie pisał na pokoju Eli. Okej, tego nie wiedziałam. To jest pochwalanie gwałtu, niezależnie od tego, na jakim pokoju, to powinno być po prostu negowane i powinien za to przeprosić, bo może faktycznie się nawalił i puściły mu nerwy i nie wiem, coś mu odbiło, ale powinien za to przeprosić. Bo co, jak mają się czuć na przykład osoby, które były ofiarami czegoś takiego i są tutaj na serwerze? To jest bardzo dużo ludzi, może się ktoś taki trafił. To chuj mu w dupę. Ale w ogóle, tak, zmieniając temat... Chuj w dupę tobie. To znaczy... Tobie bardziej. Nie, zamknij się, good boy, Dany. Który to tak powiedział? Ja go wypierdolę. Ja niestety nie mogę powiedzieć, bo będę później znowu szykanowana. 60. Jakiś good boy, tak? Tak. Mandamy mało. O, wyszedł se. Ja już znalazłam tą osobę. A, no i dobrze, tak o. Nie, bo dla mnie to jest bardzo niefajne, jak ktoś nie utrzymuje poziomu normalnego na rozmowie, więc... Nie, no na śmieci tutaj nie powinno mieć miejsca. Są śmieciarskie serwery od tego, ale to nie jest ten serwer. Ale ja dałam temu good boyowi przerwę na tydzień, a ty go, Rachel, zbanowałaś?
Bo już go nie ma w ogóle. Nie, bo ja dałam tamtemu typowi przerwę chyba też na tydzień, a ty dałaś komuś, kto tam w ogóle się chyba nie odzywał, bo to nie była ta osoba. To był jakiś mrówek, coś takiego, i ja go wykopałam stąd chyba na jeden dzień, ale jak coś, to dam mu na dłużej. Jeśli, nie wiem, przeszkadzał, czy jakoś wybitnie. A ten good boy, bo good boy... On nic nie mówił, bo ja mam same ikonki, a mniej więcej dlatego ja szybciej wyłapuję, jak ktoś tam coś mówi. Bo nie, to jest nieprawda. Ja widziałam i good boy to mówił, się świecił, odmutowywał się. Nie, no to był mrówek. Tak, to good boy mówił. Nie, to był good boy na 100%. Co nie zmienia faktu, że mrówek był jest toksyczny w formie pisemnej na przedpokoju, więc tak czy inaczej dobra osoba wypadła. No okej, tylko mówił o tym good boyu, nie, że to był na pewno on. No dobra, to dwie osoby to strzały prawidłowo. Koniec tematu. Wróćmy do normalnej konwersacji, dziękuję. Mi przyszedł mi taki wniosek do głowy, że Janys mógł tak mówić, tu go nie bronię, tylko ja się po prostu zastanawiam na głos, bo na przykład w tych krajach arabskich to w ogóle jest przyzwolenie gwałtu, no nie? Oni po prostu chodzą i sobie gwałcą te kobiety i dla nich to nie jest żaden problem gdzieś tam w Indiach, w krajach trzeciego świata. I może po prostu w związku z tym, że on jest tam w Niemczech, a tam do tych Arabów, no nie? I dużo się słyszy o tym, że tam są te gwałty wśród tych emigrantów, rzucają się na te kobiety, nie? To po prostu trochę się zmienia właśnie jakby patrzenie na ten problem. No i to jest oczywiście niepokojące. No w Niemczech na pewno gwałciciele są ścigani. A może... Napił się i myślę, że jest Arabem. Pozdrawiam Grzybusie. No nie wiem, może... Słuchajcie, trudno mi powiedzieć, jak tam jest w tych Niemczech. Nie wiem, ile Janys tam siedzi, nie? Ale... Kurde, no wyobraźcie sobie, że mieszkacie tam wśród tych Szwabów, gdzie tam po prostu jest masa tych Arabów, nie? Oni na co dzień chodzą i kurde gwałcą kobiety, nie? I z czasem się człowiek do czegoś takiego przyzwyczaja. Może tam faktycznie, kurwa, tak jest, nie? W tych Niemczech. Ja nie wiem, bo ja byłam ostatni raz w Niemczech 20 lat temu i wtedy nikt nikogo nie gwałcił na ulicach, ale może teraz nie można pójść na pocztę, bo cię wezmą i zgwałcą. No, w tym tak momencie... Chyba tak nie jest. Z pewnością tak jest. Serio? Ale słyszałam, czytałam o sytuacjach, że idą sobie, że strach pójść na Sylwestra ulicznego, że strach jechać metrem, czy gdzieś tam wieczorem wracać do domu, bo po prostu rzucają się na ludzi, więc myślę, że tak może być, nie? Tylko to jest na przykład ukrywane, no bo jest ta polityka poprawności politycznej, a Angela Merkel sprowadza tych Arabów tunami, nie? Tam ale Angela Merkel nie jest kanclerzem. Czekaj, Ela, czy ja mogę zadać ci pytanie, czy ja dobrze rozumiem, że w krajach arabskich jest przyzwolenie na gwałt i w krajach arabskich... Nie, nie, ty nie rozumiesz, źle rozumiesz i nie, proszę mi nie wkładać w usta teorii, których nie wypowiedziałam dobrze. Ja się tylko na głos zastanawiam, o co w tym w ogóle chodzi, a proszę mi nie przepisywać żadnych jakichś wypowiedzi, teorii. Bo a, strasznie mi to było. W krajach arabskich jest ogólnie przyzwolenie na gwałt. Powiedziałam, że może jest, bo ja w krajach arabskich też nie byłam. Powiedziałam, że nie byłam 20 lat w Niemczech, a w krajach arabskich nigdy nie byłam w żadnym, więc po prostu nie wiem, jak tam jest. No, tylko tyle wiem, co można wiedzieć z mediów, no nie? No ale powiązałaś gwałty w krajach arabskich z imigrantami w Niemczech i że nie, Janys pewnie się przyzwyczaił do gwałtu w Niemczech. Dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie tak. No w dużym uproszczeniu. Ale ja nie stwierdziłam faktu, tylko się zastanawiam na głos, że może z tego to wynika, no nie? Bo na przykład mówi się, że w Indiach gwałci się kobiety i tam mężczyźni nie ponoszą konsekwencji jakichś prawnych.
najwyżej jakaś nagana społeczna czy coś takiego. A jest taka zasada, że jak kobieta jest biedna, to w ogóle nie ma. A zgwałci ją jakiś bogaty, tam syn jakiegoś bogatego mieszkańca, no nie, to się oskarża ofiarę gwałtu, a nie sprawcę, że niepotrzebnie była w tym miejscu, czy nie wiem, zasłużyła sobie. To są takie powszechne zachowania właśnie w tych krajach trzeciego świata. No, chyba o tym słyszeliście, nie? W Indiach jest kara 10 lat pozbawienia wolności za zbiorowe do 20. Wesoły autobus, aka szalone koła spijalni, Belweder wyhodowała cipkę. No ale powiedziałaś teraz za gwałt zbiorowy, no a może inaczej jest indywidualny, nie? Powiedziałam, że za gwałt ogólnie jest minimum 10, a przy gwałcie zbiorowym jest 20 lat maksymalnie. To może mają takie prawo, a w praktyce w ogóle go nie przestrzegają, bo ja oglądałam film dokumentalny na ten temat na Discovery jakiś czas temu i z tego filmu wynikało coś zupełnie przeciwnego. A możesz podać tytuł tego filmu? Teraz już nie pamiętam dokładnie, co to było. Ale dużo jest. To nie jest jeden film, dużo jest. Bardzo dużo jest materiałów na ten temat. Można sobie wygooglować w internecie nawet. Aha. Słuchajcie, a do czego w ogóle zmierza ta rozmowa? A twój komentarz? No jak to, że Janusz nic takiego złego nie zrobił? Do tego zmierza ta rozmowa, że w sumie poczko. Po prostu Janusz się napatrzył na ulicy na gwałty i teraz mu się wydaje, że to jest normalne. I... To nie jego wina. Oni go zmusili. No on niedługo sam może zacznie gwałcić. No ale przecież już było wyjaśnione wcześniej, że no Janusz po prostu został zmanipulowany przez hejterów. Już ktoś tam sprostował i już ten i to podsumował, także jakby to nie wymaga większego komentarza. Mi się wydaje, że tu trzeba chyba podjąć jakieś kroki w stosunku. No to w takim razie proszę stąd wyjść, jak ci się nie podoba dyskusja. No nie, właśnie chodzi o to, że ja bym podjęła jakieś kroki co do tego i co do jego zachowania, a nie tylko gadała, nie? No ale Ela powiedziała wyraźnie, że ona ma wyjebane w to, co robi administracja w wolnym czasie. No to nie fajnie, no bo działa na niekorzyść firmy, skoro Discord jest podpięty pod firmę. Ale Ela powiedziała, błędy. Że z nim jutro pogada, dajcie spokój. No właśnie. A jak pogada, no to spoko. Oj, ananas, ananas. Idąc tym tokiem myślenia... Oj, cicho, ja tak na okrętkę. To Marka też powinnam odsunąć od siebie, bo wysyła kobietom, które nie chcą, jakieś swoje gołe filmy i molestuje seksualnie, nie? Tak, to prawda. Ale on nigdy nie mówił o gwałtach. No ale też wysyłanie takich filmów też jest molestowaniem seksualnym. Tak, bez to prawda, powinnaś go odsunąć. Ja nie mam takich znajomych wokół ciebie. Także widzicie, że w praktyce to jest po prostu trudne, nie? Mam wokół siebie samych toksycznych facetów. No i co ja mam zrobić? Już nie wymieniałeś mojego byłego męża, co wyprawiał. Nie przejmuj się, Ela, zawsze się trochę gwałci. I co ja mam po prostu zrobić? No przecież... Pani jest tym korwinem. Wiesz, istnieje jeszcze taka teoria, że brzydkich kobiet się nie da zgwałcić, także... W ogóle z tymi hejterami to jest nie, trochę tak... Nie, tylko prostytutek się nie da zgwałcić, także... Ach, to też było. Możemy nie rozmawiać już o gwałcie. No jak, no przecież administracja wczoraj miała ubaw z tego. Słuchajcie, z hejterami to jest trochę tak jak z moją matką, że ja się boję cokolwiek jej opowiedzieć, nie? Cokolwiek odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy w ogóle... zdanie jakieś zbudować, czy udzielić jakiejś jej informacji, bo ona z każdej mojej wypowiedzi zbuduje jakąś teorię spiskową. Każda moja jakaś wypowiedź będzie jej służyć do tego, żeby mnie zaatakować, żeby mnie wyśmiać, żeby skrytykować to, co twierdzę lub zrobiłam, żeby wywnioskować, że jestem w jakimś zagrożeniu.
powymyśla jakieś totalne bzdury po prostu ze wszystkiego, co mówię, nie? I ja na przykład się boję w ogóle cokolwiek jej powiedzieć, bo tak, jak jej mu powiedziałam wczoraj, że mam to spotkanie z widzami, nie? No to do dzisiaj jeszcze słuchałam jakichś różnych jej teorii na ten temat, ale to pominę to, nie? Jak coś tam innego opowiem o córce, no to znowu osobny temat i tak dalej, i tak dalej. I nie da się tego w ogóle przewidzieć, co ona potrafi, jak ona potrafi dopisać jakieś po prostu fakty, coś, czego nie powiedziałeś, jakieś konsekwencje, których nie ma do sytuacji. I z hejterami, idiotami jest tak samo, że człowiek w ogóle chodzi sobie wieczorem na kanał głosowy na własnym serwerze, rzucają się jakieś baby na mnie, które ja się za chwilę dowiem, że ja sama chodzę i gwałcę ludzi po nocach, nie? No kurwa, to jest w ogóle strach tutaj w chodzi. Otaczaj się dobrymi ludźmi i przyjmuj do siebie dobre rady. Jeżeli ktoś herezję od gwałty albo nie wiem, typu, no właśnie gwałty, czy nie wiem, czy jakieś skłonności pedofilskie, to po prostu, nie wiem, ja mam taki naturalny odruch, że... Dlaczego wy spokojnie patrzycie na tych wszystkich skurwysynów, którzy rozwalają mi życie, firmę, dręczą moje dziecko i w ogóle ani słowa na ich temat nikt dzisiaj nie powiedział, nie? Tylko huzia na Józia, huzia na Janysa, nie? Ukamienować Janysę, ale ta cała reszta, te wszystkie mędy i to są ludzie, którzy idą w setki, nie? Na waszych oczach krzywdzą jakąś tam kobietę mieszkającą w Krakowie, czyli mnie. No już wszyscy mają znieczulicę. No trudno, no wpadnę pod samochód, no to trudno, nie? Wezmą mi to dziecko do domu dziecka, no to trudno, nie? Kurde, jak ktoś mi tam obleje kwasem, to trudno, nie? Już nikogo to nie przejmuje, tylko się będą wszyscy przejmować przez cały miesiąc, co Janes napisał, prawda? Nie jesteś pewny świata. Na temat Marysi, na wielu serwerach na temat Marysi jest w ogóle zakaz mówienia na jej temat. To jest tylko zasłona dymna. A skąd ty wiesz, jesteś na tych serwerach hejterskich? Po prostu nie chcą, żeby ona dostawała rykoszetem i tyle. I co, niby zakaz rozmawiania o niej, ale o zakazu rozmawiania, jak mi ją odebrać i wymiany adresów instytucji, które mogą mnie utopić, to już tam zakazu nie ma, no nie? To zależy jaki serwer. Naprawdę to zależy jaki serwer. Tak? A ja mi się wydaje, że każdy serwer w tej chwili walczy. Nie, właśnie o to chodzi, że Marysia ogólnie... Właśnie chodzi o to, że tak. W normalniejszych serwerach? Nie, naprawdę nie. Marysia jest nietykalna. I tak jest. I powiem tobie szczerze, że to jest, no w moim odczuciu to jest mega dobre. Bo ja że o Marysi nie rozmawiamy, ale można rozmawiać o jej matce, że jest kurwą, szmatą, dziwką i że należy jej koniecznie zabrać to dziecko. No to już można, no nie? I to oczywiście nie jest rozmowa o Marysi, tak? Tylko znaczy, o jej mamie. Ja nie popieram. Także no tak jest moje zdanie. Ja tego tam nie do końca popieram, to więc... Skoro Marysia jest twoim zdaniem chroniona, a można po prostu o jej matce można sobie podpisać o jej matkę, to jest w porządku? To jest twoim zdaniem ochrona jej? Wiesz co? To można się bardzo łatwo kapnąć. Na pijanie jest taki regulamin. Nie piszemy o Marysi, ale jak sobie chcesz napisać, że Ela Gawin jest kurwą, to napisz choćby i 100 razy i każdy ci pogratuluje wnikliwości. I to jest ochrona Marysi? Co? No, gdybyś chciała ją chronić, Alu, to byś na przykład jej nie wpuszczała do głosu. To jest takie... To strasznie... To jest właśnie dowód na to, że ten regulamin to jest gówno, a nie regulamin, nie? No dobrze, no ale to samo można powiedzieć o regulaminie, które jest na przykład
u ciebie na serwerze, no i Janys go łamie, tak? Ja nie jestem za tym, żeby atakować Marysię. I tak samo wprowadzanie Marysi na Discorda w czasie rozmowy, kiedy właśnie ciebie wyzywają, też nie jest dla mnie dobrym krokiem. Ale to ty jesteś jej mamą i no i jakby ty to czujesz, tak? Ale ja tego nie czuję, totalnie. Słuchaj, nikt nie wprowadza Marysi na Discorda. No wiesz, bardzo przepraszam, że kurde nie siedzę na dachu i nie rozmawiam na Discordzie, tylko we własnym mieszkaniu. Tak się składa, że mieszkam z dzieckiem i ono siłą rzeczy, jak jest jakaś wczesna godzina, że jeszcze nie śpi, to się może wejść nagle do pokoju i coś powiedzieć, no nie? Wiesz, sorry, ale... Że ty kierowałaś do niej pytania konkretnie. I to jest takie po prostu wciąganie Marysi w swoje sprawy. A wiele razy słyszałaś takie sytuacje? Dajmy na to, że rozmawiałam 100 godzin na Discordach, a ile z tego moja córka rozmawiała? 5 minut? I będziesz o to teraz mnie prześladować i rozliczać? Nie, ja ciebie nie prześladuję, tylko mówię tobie co... A ja mówię o tym, że takich sytuacji no nie ma na co dzień. Nie daj mi spokój. Ludzie na to zwracają uwagę i no niestety wtedy to się obraca przeciw tobie. Ale ile razy tak było? Ile razy się tak w ogóle zdarzyło? Wystarczy. Bzdura. No więc powtarzam jeszcze raz, że mieszkam z dzieckiem i nie da się nad wszystkim po prostu zapanować. A poza tym, tak jak mówiłam, jest trudno też, coś się dzieje, nie? A potem miesiąc później ktoś się przypierdala o to, tak jak teraz, prawda? Ja nie nadążam za... psychiką, za logiką hejterów, do czego oni są w stanie się przypierdolić. Oni się przypierdolą do wszystkiego, jak wyglądam, jak jestem uczosana, co mówię, z kim się spotykam, czy dziecko się odezwało na serwerze, czy co powiedział administrator. Po prostu kurwa, no właściwie to strach w ogóle oddychać, nie? Bo za chwilę będę rozliczana nawet za to. A to nawet nie chodzi o hejterów, tylko to po prostu brzydzi fanów, to co on robi. Co takiego? Że ja tracę fanów przez Janysa, przez to, co on robi? Ja nie mam z tym nic wspólnego, mówiłam już wiele Oczywiście, razy. Że tak. A teraz się więcej mówi o Janysie. To chyba nie jest dobrze. Ale Janys tego chciał. Janys po prostu potrzebował pomocy. Bo on został, no... Widzicie sami, co się z nim dzieje przez tych Arabów. Janys jest jaki jest, ale on jeszcze ani raz przez przypadek nie odbanował nikogo, kogo ja zbanowałam. Co się zdarza i innym osobom, to jest pierwsza rzecz. Ale strącić Roberka. A druga... Elu, my się po prostu martwimy o pani. Cały autobus mówi na pijalni Belweder, że chce porwać Marysię i wywieźć z kraju. Druga rzecz, Janys jest jaki jest, ale nie słyszałam nigdy, żeby publicznie krytykował drugiego administratora. Więc jak widać, jednak ma pewne zasady, no nie? Ale to chyba mówię, tak. Dobra, to z zasadami. Czyli nigdy nie publicznie drugiego administratora jest cięższym gatunkowo przewinieniem niż udostępnianie filmików o gwałcie. Przecież Janys to na medal zasłużył. Ale to mówi o Janysie, a nie o tobie. Dobra, słuchajcie, ja się wyłączam, bo ja mam sobie film, chciałam wyrenderować i idę spać. Nie ma sensu. Ja nie potrafię... Odpowiedź świadczy to, jakimi ludźmi się otaczasz. Ja nie potrafię dyskutować po prostu. Ale ty jesteś nie Janys. Przedstawiam tylko swoją opinię. Każdy ma prawo mieć własną, no nie? A prawo polskie z prawem polskim. Jak zrezygnuję z pomocy administracji Janysa, zostanie serwer bez ochrony i hejterzy nas tutaj zjedzą. I zniszczą serwer. Pani Alucyna, masz bardzo dobrych adminów poza Janysem, naprawdę. Czy pani jest w stanie mu wybaczyć? Takie pytanko. Pani Olu, czy mogę coś powiedzieć? Mogę się pierwszy raz odezwać? Nie.
Pani Elu. No proszę. Chodzi mi o to, że spanowała mnie pani przez przypadek, bo ja się nigdy nie odzywałam. Do Janysa pisałam, on mnie od konfitur dziwnych wyzywał. Ja jestem 40-letnią kobietą, a ten gówniarz mnie od konfitur wyzywał. Nie miał na to żadnych dowodów, a nie potrafił powiedzieć dlaczego. A za to Rachel... Ale co to znaczy od konfitur? Ja nie wiem właśnie. Za to Rachel... Ja tak zwana 60. Za to Rachel od razu mnie odbanowała. Przeczytała wiadomość, był z nią kontakt logiczny. I kulturalny przede wszystkim. No z Janysem niestety nie, bo pisze o wszystkim, tylko nie oczywiście o tym, o co się prosi i o to, co chyba powinien tutaj robić, nie wiem. Ja się skonsultowałam w tej sprawie z Buziaczkiem, więc jak coś to... Dziękuję bardzo za reakcję. Ja z każdym banem i on banem, ja się konsultuję z Buziaczkiem, więc on... No ale dziękuję za reakcję, bo do pani Eli pisałam, to wiadomo, że nie można się dostać, bo jest mnóstwo na pewno wiadomości. No i próbowałam do was też, no i tutaj była reakcja, ze strony Janysa to tylko taka, że zostałam wyzwana, nie? Także, no to tylko tyle chciałam powiedzieć. No na pewno fajnym administratorem był ten Michał Świderski, dużo mi pomagał. Tylko w ostatnich miesiącach okazało się, że jest... Tak, u pani to tak widać tendencję, że kobiety nie są fajne, tylko mężczyźni. Mogę skończyć, przepraszam. Elu, zbanuj ją, bo widzisz, że ona jest nierzetelna. To jest jakaś arabka pewnie. Ale chciałam tylko w obronie Rachel stanąć, bo... A, szkoda gadać. Ale jej trzeba bronić, bo ona jest super, każdy to wie. Mówię, że... Michał Świderski był fajnym administratorem, dyplomatycznie się zachowywał na poziomie, a potem się niestety okazało, że jest zdrajcą, knuje z innymi hejterami, wyśmiewa mnie za plecami, a na koniec mi zniszczył serwer, pousuwał pokoje, pozmieniał nazwy kanałów, powyrzucał mi zdjęcia, które sobie wrzucałam, wszystko zniszczył. No ale on akurat... żadnego filmu nie wrócił nigdy, nie? Ale przed Michałem też cię wszyscy ostrzegali, Elu. Bardzo dużo ludzi ci mówiło, że on siedzi na hejterskich profilach, że cię wyśmiewa za twoimi plecami. Wiele ludzi ci o tym mówiło i to ignorowałaś. Janys jest ważniejszy od urodzin Eli. Nie, bo ludzie szukają jakichś pretekstów, żeby mnie zaatakować i dzisiaj to jest Janys, wczoraj to był Marek, jutro to będzie moja córka, pojutrze ale to Janys będzie Janys to na urodziny specjalnie, żeby mówić o nim, nie o tobie. Zawsze ludzie będą się po prostu czepiać wszystkiego. Ludzie rzucający filmiki z gwałtem do internetu na pewno wszyscy się będą czepiać, bo to jest chore i nienormalne. To chyba jest logiczne, oprócz dla ciebie. Ale to nie jest jego wina, że on w takim środowisku się obraca. Elu, musicie na to spojrzeć bardziej. Bardziej ale Ela nie musi w takim środowisku obracać ludzi patologicznych. No tak? Niestety, no Janys jest narażony na normę taką po prostu, że gwałty to jest norma i on dlatego teraz też uważa, że to jest normalne. A widziałaś ten filmik, jak Janek śmiercią groził? Elu? Słuchajcie, ja się pożegnam, bo jest późno. Ja sobie chciałam wejść porozmawiać po prostu z widzami o jakichś neutralnych tematach, a nie jakieś po prostu skomplikowane awantury o drugiej w nocy. No, także... no i widzisz, co to mi odnosi. Nie no, ale kończymy, nie zostawiaj nas. Już koniec, nie ma jego problemów. Niepotrzebnie tutaj wchodziłam po prostu. Mam swoje różne sprawy na głowie i nie chcę mi się... Ej, Elciu, słyszysz? A widziałaś ten filmik, jak Janysek śmiercią groził, czy nie? Właściwie pasowałoby wszystkie te osoby, które robią nagonkę,
które specjalnie wyolbrzymiają problem Janysa, żeby zrobić jakąś zadymę, to pasowałoby wszystkich wyciszyć w tym momencie, bo wiadomo, że to są hejterzy. Też tak uważam. Są lepsze tematy. Zlazły się jakieś mędy z Twitteru i będą teraz po prostu tutaj robić zadymę i trzeba po prostu wszystkich wywalić, żeby można było spokojnie tutaj sobie porozmawiać na jakiś inny temat, nie? Wystarczy podium zrobić. To było bardzo duże ułatwienie. Ja myślę, że Janę specjalnie zrobił, żeby na panią spod hejt. Dobra, nie gadamy już o Janysie, bo Ele to męczy, okej? Okay? Mogę was o to poprosić? Możemy porozmawiać o podium. No, Ela zaraz wypierdoli połowy serwera. Podcast. Będzie od Marka Łęgowskiego, youtubera. No, taka funkcja jest nowa, podcast. Tam nie można się wypowiadać. Wszystko okej okay z tobą? Co to w ogóle miało znaczyć? Taki no bo tak brzmi troszkę jakby już była okresu życia. A. Pomocy? No? Taki UW głos, no. Zazdrościsz? Bardzo, ja chciałabym mieć taki, a nie jak jakaś transwestytka. No. Masz lepszy. Masz taki fajny, agresywny. Ale liże. Elu, jesteś z nami? Sam liżesz. Bo my chcemy ciebie słuchać. Opowiedz nam, co tam wczoraj się działo. A, nie mam siły tego opowiadać. A na co masz siłę? Nie, no fajnie było, no. Kiedy będziemy mieli zobaczyć film na YouTube? Ale widzę, że przywrócono tego King Giorgio 777. No bo on miał wyciszenie na 5 minut. W sumie nie wiem, chyba po prostu przeszkadzał czy coś. Miał wyciszenie i to wyciszenie minęło. A słuchaj, Rachel, bo ja w końcu nie zrozumiałam, czyli który z tych laptopów lepiej kupić? Ten z podświetlaną klawiaturą? Tak, bo on ma co prawda... A zresztą mogę ci to powiedzieć na priv, bo prosiłeś, żeby tego nie wyciągać, więc nie chcę tego wyciągać. Ja już ci nagrałam nawet chyba głosówkę na priv na Messengerze, więc jak no będziesz... bo tam mi napisaliście tyle informacji, że w końcu nic z tego nie wiem, a jutro muszę to załatwić, no i wiesz. Po prostu daj tego drugiego z tą podświetlaną klawiaturą. Tego Dela, nie? Co to jest? Ktoś myje zęby. No dobra, to ja tam nagle się odezwę jutro. No bo on ma dużo pamięci, a procesor ma troszkę słabszy niż ten drugi komputer. No ty potrzebujesz na pewno lepszy procesor niż pamięć. Żeby dobrze się streamowało. Ten z klawiaturą podświetlaną, takim ziu, ziu, ziu. A ty, Rachel, słyszysz mnie? Tak, bo ten człowiek prowadzący ten sklep to powiedział mi, że w tym momencie RAM to tylko mi będzie potrzebny przy otwieraniu ilości aplikacji i tak dalej, a że ważniejszy jest procesor, żeby był mocny. To znaczy możesz wziąć... Tak, bo pamięć możesz sobie zewnętrzną zorganizować, nie? Więc no, ważniejsze... Aha, że pamięć RAM. Ja myślałam, że ogólnie pamięć... Guys. No, chodzi mi o to, że po prostu ten drugi ma więcej RAMu, a do streamowania minimum takie teraz to jest około 16, czyli tyle ile tamten ma. On ma słabszy procesor, ale i piątka jest w porządku. No, jakby też, no, możesz wziąć ten i7, ale 8 RAMu może być trochę małe i będziesz musiała sobie potem dokupić. I co prawda ma więcej pamięci, ale do tego drugiego, no nie wiem, czy potrzebujesz mieć, nie wiem, 1 tera na przykład. Widziałam tam w tym, co masz teraz, też masz chyba 300 giga bodajże i nie masz chyba nawet połowy zapełnione z tego, więc nie wiem, czy jest ci potrzebne jakoś mega dużo pamięci, żeby trzymać na laptopie wszystko, ale no według mnie ten drugi jest lepszy, no mówiłam, Janys też się ze mną zgodził w sumie, jak o tym pisaliśmy. Ale pamięć to nie jest tożsame z ilością miejsca na dyskach. No nie. Ale jeżeli nie streamuje gier, to po co więcej RAMu niż 8? No bo
teraz ma 8 i to jest troszkę mało, w szczególności, że prócz OBS-a... Teraz mam 5. Prócz OBS-a jeszcze Ela używa Chroma między, że tak powiem, i ten Chrome żre bardzo dużo RAMu. Ja miałam też 8 RAMu i to było mało, potem dokupiłam sobie do 16, a potem do 32 i jakby wiem, jaka jest różnica między tym, więc według mnie najlepszym opcją jest wziąć ten, co ma 16 RAMu i piątkę, bo i piątka jest dobra, ale no 8 może być mało do streamu. No to jest moja opinia, jeśli są tu ludzie, którzy na tym znają, no to... A to jak Chrome żre dużo RAMu, to może inną przeglądarkę używać niż Chrome. Nie wiem, czy to coś zmieni, ale może. Bo ja używam Mozilla Firefox i Chroma, nie w dwóch różnych przeglądarkach, bo w jednej otwieram YouTube na Chromie, a na Mozilla otwieram te różne strony, które chcę ewentualnie pokazać, czy typo live. Tam. Wiesz, zawsze możesz sobie podgląd też na to, że jakoś nie? Ale no to jak wolisz. No ale to faktycznie właśnie, no, i piątka z większą ilością RAMu będzie lepsza. No bo i siódemka jest mocna, no ale jest 8 RAMu, a co z tego, jak jedna partycja nie będzie wyrabiać, więc lepiej mieć... Znaczy i piątka jest dobra, bo ja widziałam, że ta generacja jest w porządku, bo ta i siódemka jest słabszej generacji, więc dwojga złego lepsza ta i piątka i więcej RAMu. No taka jest moja opinia, ja jakoś tam nie jestem wybitnym znawcą, no ale po sprawdzeniu po prostu opinii w internecie, bo ten drugi z tym AMD miał ocenę na poziomie 4, gdzie no. Intel Core miał po prostu lepsze opinie. No dobra, to nieważne, to nie wnikajmy w szczegóły, bo ludzie i tak nie wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie... Ja proponuję, chodźmy spać, ja w każdym razie dobranoc. Się byłam, no przepraszam, jeśli byłam niemiła, bo straszny upał w Krakowie, źle się po prostu czuję, a tak w ogóle to mam dobry humor, wszystko w porządku. Babciu. Porozmawiamy tu z Janysem, co tam się po prostu stało, dlaczego on się tak zachował, no, no. Nie przejmujcie się niczym. No, to dobranoc. Opowiedz coś jeszcze. Zostań z nami. Nie mam siły, bo sobie przypomniałam, prosimy, tylko mam trochę siły. Ja muszę jeszcze ten list otwarty do tego TVN-u napisać tym skurwysynom, żeby się odezwał. Po co ty ten głosik tak załamujesz, co liczysz, że ci powie, ale masz fajny głosik. Prosimy. Nie, kurwa, zamknij mordę, kapciu. Prosimy, 60. On ma jakiś transformator głosu chyba. Tak. Nie jest święty transformator. Ogólnie to jest... Transformator to na słupie. Ale chciałeś donate ode mnie? Ale jakiego donate'a? Urodzinowego. Na live'ie. A nie wiem, nie pamiętam, ale jaki ten donate? No, urodzinowy musiałabyś tam zajrzeć. No to tam było dużo przecież urodzinowych donate'ów. No, a tamten był specjalny. No, ale co i było w nim specjalnym? Chyba specjalnej troski. Taki ja... na bogato. A nawet go nie zauważyłaś, jak go wysłałam. No, wysłała ci 50 no, przypomnij, co tam nie... Przypomnij, co w nim było. Nie, napisałam tylko wszystkie najlepszego. Ale wysłała ci 50 zł polskich. I wysłałam jeszcze super chata za 15 funtów. Aha, ojej, naprawdę? No tak, tak. Aha, no to przepraszam, mogłam nie zauważyć, bo chodzi o to, że niepotrzebnie tego szampana otwierałam nad ranem. A... To nie był jedyny alkohol, jaki piłam tego dnia, także trochę ten szampan to była głupia decyzja. No to na zdrowie i ten. I mam nadzieję, że się przyda. I po prostu, no dziękuję bardzo. No i tam czasami jak jestem rozkojarzona, czy tam właśnie piję jakiś alkohol, to mnie to nie na wszystko reaguje po prostu, wiesz? Nie chciałam tego, do tego się przyznawać, ale... W urodziny można. No, no właśnie. To był głupi pomysł, żeby tego szampana pić nad ranem, więc... Znaczy, w sumie niedużo wypiłam, ale jakoś ten szampan wyjątkowo mi do głowy uderza. Nie wiem, czy to gaz, czy co. Ale ty to chyba wcześniej wysłałaś, nie? Na live'ie.
No, no wiem, wiem, tylko tam chyba wcześniej niż piłam tego szampana, nie? Tego super czata to wcześniej wysłałam, ale ty nie patrzyłaś na czat wtedy. To potem jeszcze wysłałam do Nate'a, ale to było już późno dość. No, no to wtedy mogłam do Nate'a przeoczyć, bo czasami jestem już tak zmęczona psychicznie tymi wyzwiskami, że przestaję też czytać, wiesz? No, no to było na urodziny w każdym razie. No, no to fajnie, to dziękuję bardzo. Tam bo ja proszę. Dziękuję, bo ja tych live'ów nie przeglądam potem, bo nie jestem w stanie 5 godzin przesłuchać, no to jak? No jasne, jasne. Także tym się nie martw nic. Przyda się na wakacje, czy tam zbieram sobie na drona. Albo na jakiś sprzęt, zobaczymy. Na rakietę. Na lusztankę. Na tam youtuberów. Ja czasami różnie reaguję z tymi donate'ami, bo też była taka sytuacja, że już mi tak ludzie strasznie dokuczali, że w pewnym momencie przestałam cokolwiek czytać, co mi ludzie piszą i wszystko zaczęłam wyciszać. Cokolwiek się pojawiało, to wyrzucałam, bo już nie byłam w stanie, moja głowa więcej nie przyjmowała tych komunikatów, nie? A nie chciałam się wyłączać z drugiej strony. Także też była kiedyś taka sytuacja. No, ale teraz się staram, nie będę skipować tych donate'ów, dlatego że jak ja się odwołuję, ludzie tam zgłaszają, że chcą odzyskać pieniądze, hejterzy, nie? A jak ja odpisuję, że komunikat został odczytany, no to wtedy PayPal im nie przyznaje tego zwrotu. Także pasuje wytrzymać te wszystkie wyzwiska i wytrzymywać, dlatego na tym ostatnim live'ie w ogóle nikogo nie skipowałam. I w ten sposób wszyscy, co prosili o te zwroty, to nie dostaną. Bo mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ani jednego donata nie wyciszyłam przez cały live. Ale jak muzyka gra, to też tam, wiesz... Nie, jak muzyka gra, to słychać donate'a i jeszcze poza tym jest napis, nie? Tak samo, więc jest czytelny. Ta muzyka jest tam w tle, także znowu jakoś tak bardzo nie zagłusza. Najważniejsze, żebyś nie skipowała ich. To jest najważniejsze. No, bo ja się powołuję teraz po tym ostatnim live'ie. Oni, oczywiście hejterzy tam wnioskowali o zwroty. To ja we wszystkich przypadkach odpisałam, że ani jeden donate nie został wycofany. Więc oni mogą sobie nawet z PayPala kontrolnie wejść na transmisję i sprawdzić, że ani jeden nie został. Losowo po prostu sprawdzić jakiś fragment, nie? Że nie, donate nie są po prostu wycofywane. No i wtedy na tej podstawie będę się zawsze odwoływać od tego, żeby oni nie mogli wycofywać. Trzeba będzie wytrzymywać po prostu te wyzwiska. No i jak tam ludzie będą pisać, żebyś pozdrowiła czy coś, to też. No jednak trzeba. Aha, czyli jak jej napiszą skors z okna, to też musi po inaczej. No nie, no nie, 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 nie. Jeżeli ktoś pisze, czy pozdrowiłabyś tą osobę i tą proszę, czy coś w tym stylu. No to Ela może. To jednak wypada. No jeżeli ktoś ci, jeżeli ja ci teraz powiem, żebyś skoczyła z okna i dostaniesz rangę, skoczysz z okna. No przestań, no co. No nie mogę, bo mam siatkę akurat założoną. No to weź sobie tą siatkę zdejmij. Nie, nie, nie. Dziękuję ci bardzo. No, wiesz, jak ktoś pisze Elu, czy mogłabyś pozdrowić, wysyłam tam 20 zł. No to kurczę, co szkodzi Eli powiedzieć, no dobra, pozdrawiam. I ale kiedy to jest nasze. Ale Ela zawsze pozdrawia. O co wam chodzi? No właśnie, to jest pierwsza sprawa. A druga ja sprawa, jak ona nie będzie chciała, to nie. Zawsze też na przykład nie kontaktuję, nie? Czymś się tam zdenerwuję, mogę coś przeoczyć, też tak się może zdarzyć. No tak, ale za takie coś na pewno się nie mogą cofnąć, jak zapomnisz albo nie zauważysz pozdrowień, także spokojne. Mogą. Jeżeli klient płaci, no to taki jest PayPal. Mhm. No chciałabym to zobaczyć. Ela to widzi.
No ale donate to nie jest umowa wiązana. No właśnie, nie wiem w ogóle co to ma być. Pomijanie okej, okay, no spoko, bo jednak płacą za to, żeby było. Skipowanie tak, ale... No ale nie, że kurwa on każe jej pozdrawiać i ona będzie, wiesz... Bez przesady. Wydaje mi się, że te pozdrowienia są takie... W pewnym sensie dobrowolne. Że to jest taka niepisana umowa, no że wypadałoby pozdrowić, ale... Może się okazać, jak za dużo wyjdzie tych pozdrowień, to nie dam rady, nie? Jak donate za donatem jakieś skomplikowane teksty, zanim no się zastanowię, zanim się, czasami jest tak, że zanim się zastanowię nad tekstem jednego donata, to płynie już następny i już nie pamiętam, kogo miałam pozdrowić i tak dalej, no nie? No ale z drugiej strony też mi się wydaje, że jak ktoś życzliwie zamawia donata i żeby pozdrowić, to nie będzie też potem wycofywał, że tam kogoś nie zdążyłam pozdrowić, nie? Bo mimo wszystko pozdrowienia w jakiś sposób już tam zostały odczytane i ktoś, kto czeka na te pozdrowienia, to się ucieszy, że to w ogóle zostało zainicjowane, nie? Tylko, no, tylko tak, stwierdzi, ale wiesz, jak to jest hejterami. Tylko ktoś stwierdzi, o kurde, nie pozdrowiła mnie, bo znowu pijana siedzi. Albo znowu ją zdenerwowali, płacze i mnie nie pozdrowiła, cholera jasna. Trzeba wcześniej te pozdrowienia zamawiać przed północą, bo wtedy jeszcze ma lepszy humor. Ta Ela, nie? No. Słuchajcie, no dobrze, no to nic, dokończymy, kurde, żeby tylko nie było tu takiego upału w Krakowie. Jak dzisiaj, bo nie wiem co się dzieje, ale jest po prostu po 35 stopni w ciągu dnia u nas. To jest jakaś masakra. Ogólnie, ja mam takie pytanie. Wie pani, co tam się na Skałkach działo? Jakieś tam incydenty? No ja właśnie nie czytałam, nie śledziłam. Jakieś były wypadki teraz cały czas. Wypadki przez cały miesiąc. Muszę sobie poczytać, tam wygooglować jakieś utopienia, skakano ze skały, coś tam się stało, ale ja nie wiem, prawdę mówiąc. Nie słuchałam tych informacji też. Ale może z tego powodu, bo na tych skałkach ciągle są jakieś wypadki, także ja przestałam też to śledzić. Dla mnie właśnie to jest też coś takiego już normalnego, no nie? Bo jak ja tu mieszkam od dziecka i ciągle tam są czy wypadki w czasie właśnie kąpieli, czy zabójstwa, czy jakieś tam inne, no to człowiek właśnie w pewnym momencie już to traktuje jak coś normalnego. Chociaż to jak najbardziej normalne nie jest. Ale właśnie znalazłam torebkę taką, siateczkę z rzeczami, jak kręciłam film z 18 czerwca pod drzewem i nikt po to nie przyszedł, ja tam siedziałam dosyć długo, także wzięłam to ze sobą do domu i tam był telefon, klucze, jakieś tam różne rzeczy. Córeczka znalazła w tym telefonie, była legitymacja szkolna 14-letniej dziewczynki i 10 zł. I ktoś w końcu, bo był telefon zablokowany, więc nie mogłam zadzwonić, żeby wezwać, no nie, że znalazłam. Więc czekałam, że ktoś zadzwoni, no i zadzwonił chłopak, że szukają tej torebki. No i ja podałam adres, przyszli właśnie wczoraj po to. No i tam okazało się, że po prostu to ta 14-latka była ze znajomymi, wypiła za dużo alkoholu, straciła przytomność, zabrano ją do szpitala i torebka właśnie tam została na tym wzgórzu. No i że dobrze, że ją wzięłam, bo ktoś mógłby znaleźć jakaś nieodpowiedzialna osoba i sobie przywłaszczyć te rzeczy, nie? No ale... Ale że 14-latka, kurde, miała właśnie też, można powiedzieć, wypadek, nie? A kiedyś wracałam tam sobie, szłam na spacer, to też takie nastolatki prosiły, żeby wezwać pogotowie, bo spadły ze skarpy i też były pijane. No i wzywałam to pogotowie kiedyś po prostu.
Także tam ciągle coś się dzieje. To tak, jak jestem świadkiem, jak widzę, no to się oczywiście przejmuję. Jak tylko słyszę, że coś się stało, no to wtedy już człowiek tak nie przeżywa, no bo nie widać, nie jest ich na miejscu, nie? No, no tak. Ale tam były lata, w latach 90. to jak były mafie te krakowskie i w ogóle w Polsce były mafie, to bardzo często tam po prostu mordowali ludzi, robili im tak zwane te betonowe buciki, czyli wkładali do wiadra z cementem kogoś, jak to zastygało, to go wrzucali razem z tym wiadrem tam do tego kamieniołomu. Och, cery, ciągle chodzić tak wieczorami? A to też ponoć jakiś arabski zwyczaj. Co wy chcecie od tych Arabów? To tam po prostu... No właśnie, lepiej o tych Arabach nie mówić krytycznie, bo też mi kurde serwer... No właśnie. Nacizm, nie? A kebaby dobre kręcą. To są gwałciciele. Ale tak a propos z tymi Arabami, nie? To ja nie wiem, o co chodzi, że to taki Arab ma kilka żon, a nie, że żona ma kilku mężów, powinno być moim zdaniem. Oj, bolałoby ją. Jeden. Dlatego, że... Przecież taki mężczyzna to wcale nie jest taki wydajny, żeby tyle tych żon obsłużyć, a jakby było odwrotnie... To przecież ta kobieta by była zajechana jak kobieta. No tak, ale wiesz, po gwałcie Elu się długo dochodzi do siebie, więc on musi mieć po prostu wymienne. Ale to jest kwestia zapłodniania, nie? Kobieta może zajść w ciążę raz, a facet może zapłodnić kilka kobiet naraz. Na takiej zasadzie. I ona przez 9 miesięcy chodzi w jednej ciąży, a ten facet przez te 9 miesięcy może natrzaskać dużo więcej dzieci. A no tak, tak. No. Przepraszam, ale dzieci się nie trzaska. Po dwóch latach ta kobieta by miała ci jak wiadro. A ile 500+? Zresztą to jest temat znowu skomplikowany. No pewnie. Ale nie chciałabym właśnie być żoną jakiegoś Araba w krajach arabskich. To by była masakra jakaś, Jezu. A w Polsce? W Polsce nie ma Arabów. Może z Ukraińcem? Nie, ja... No szanujmy się. Ja już się wypowiadałam wiele razy, że oczywiście nie, ja nie mam nic do żadnych tam mieszania kultur i tak dalej, no nie, ale ja osobiście to tylko Polaka bym mogła. Ja mam takie pytanie, co pani ma na myśli mówiąc o Arabach? Z jakiej części oni dokładnie pochodzą? No z arabskiej. Czyli? No, Irak, Iran, Syria, no tamte rejony, nie? I te kraje takie. No tak, Półwysep Arabski i tp. Bo w Grecji jest trochę Arabów, ale tam głównie są Grecy. Tak, w Chinach i Włochach też. Turcja, no to są Turkowie, nie? Nie, no w Chinach są Chińczycy. I w Chinach też są Arabowie sami. Ale tych Arabów też na terenie Rosji też jest w tych krajach, no nie? No tak, i szerzy się kultura gwałtu. Na południu. A murzyni są okej? Okay? Nie. Ale przepraszam bardzo, proszę takiej słów nie używać, dobrze? Bardzo to brzydko. To znaczy? Elu, nie pozwól na takie coś. Nie można takich słów używać.
Nie, ja w ogóle, ja tylko uznaję Polaków do jakichś związków, ale właśnie mi ktoś uświadomił, że Marek nie ma takiej urody polskiej i to mnie właśnie niepokoi. No tak, on jest troszeczkę taki brudny, nie oszukujmy się. To Marek to Arab chyba. A nie Cygan? A nie Cygan? Pochodzenie. Cygan z taborem przyjechał. Słuchaj, ja bym musiała się tam przejechać po prostu tam, gdzie on mieszka, nie? I się przyjrzeć tej jego rodzinie. Ale są teraz takie odbarwiacze do wagin, to może go troszeczkę odbarwić. Jak na podwórku stoją tabory, to znaczy, że jest Cyganem. Bo Marek mówi, że to ojciec jego jest też takim brunetem, nie? To trzeba by tam, kurde, przestudiować tą rodzinę ojca, co to jest, co to za ludzie. No pojedziesz do tej rodziny i okaże się, że matka Marka w hijabie jest, bo siedzi i ciebie nie spodziewa. Ale to... Nie, bo to mnie właśnie zmartwiło, bo ja stwierdziłam, że jest takie przystojne, ma ciemne oczy, ciemne włosy, o jakie fajne. A tu kurde, ktoś mi nagle uświadomił, że on nie ma takiej polskiej urody. I myślę sobie, kurde, no niedobrze. No to Aryjczyka mu daleko. No ale twój były mąż, jak zapuścił brodę, przepraszam, to się Polak nie wygląda. Tylko, Panie, że jest kwestia taka, a że Marek... O czym? Bo nie słychać nic, co ty nam gadasz. A jaka to jest polska uroda? Czerwona morda i brak zębów? Czy o co chodzi? Tak, to i czerwony nos, ciekawa. To jest typowa polska uroda. Skarpetki, jak Elu wygląda według ciebie taki typowy Polak? Marek Lomuków, łysy, wysoki, postawny. Kratka z Biedronki. Klapki, kubota. Sandały w skarpetkach. Czekajcie, zaraz wam powiem, ale no w każdym razie Marek na szczęście nie ma śniadej cery, tylko ma białą skórę, także tutaj pod tym względem to jest nieprawda. Okay. On jest troszeczkę taki ciemnawy. Prawdziwy Polak to powinien orobie albo przypominać. On jest, jak się porównuje z moją skórę, z jego, to on ma bledszą. Czyli Marek, no to może tak w kamerze w takim razie, bo to widać. Ale pije Polak. Po prostu twarz może ma opaloną, bo dużo tam na tym rowerze jedzie do pracy i tak dalej, nie? Więcej przebywa na słońcu niż ja, ale ciało, w sensie ręce, nogi, nie, piersi, klatka piersiowa, to ma bardzo bladą, bo pod koszulką. No to już się martwiłam, bo to wiesz, jak to jest z tymi ciemnoskórymi. Ale to jest bardzo zdradliwe, ja mam ojczyma Rumuna i cała jego rodzina. Ucięło cię, wiesz? Co z jego rodziną? Rodzina mojego ojczyma, który jest Rumunem z pochodzenia, ma dużo jaśniejszą karnację niż ja i moja mama. I mój ojciec biologiczny, tak? Który jest Polakiem. Także to jest bardzo zdradliwe. No to na pewno się wybierali. Marek jest podrobionym Polakiem. Na TikToku teraz reklamują właśnie takie odbarwiacze. No to nie, może stamtąd. Że Rumunowie, ale o czy on Rumun musi być? Nie Rumunowie, Rumuni. Czy on musi być akurat Cyganem? Nie musi być, nie? Ale nie można mówić chyba Cygan, wiesz, Elu? Bo to jest niepoprawne politycznie. To wolno w ogóle coś mówić. Na Chińczyków też się nie powinno mówić Chińczyk. No wiadomo. A Marek jest pół Chińczykiem. Mówi się Romowie, nie Cyganie. Tak, tak, właśnie. Murzyni też nie wolno mówić, także. Nie mówi się Romowie, mówi się złodzieje. Może powinni zabronić tej piosenki. My Cyganie. Pięknie. Może to powinno być zabronione. W krajach arabskich jest zakazana, z tego co słyszałam. Słuchajcie, dobrze, no to nic, to w każdym... Aha, jak wygląda ten Polak typowy? Nie, ja myślę, że no, prawda, jest blondynów dużo, jest ciemnych blondynów trochę, ale bruneci też są. Podobnie do Andrzeja. Ale Mateusz Morawiecki chyba ma ciemne włosy. Ale skórę ma jasną.
I też oczki ma takie niebieskawe. A, to spoko, to wtedy jest ok. Ale on jest Żydem. No właśnie najgorzej jak ma ciemne włosy, ciemną skórę, taką ciemniejszą, śniadą i ciemne oczki. No to widać, że to już jesteś nie w porządku. No, coś śmierdzi na kilometr wtedy. To znaczy nie może mieć śniadej skóry. A to już w ogóle. A może mieć... Nosy. Słuchajcie, nie może mieć śniadej skóry, natomiast może mieć różny zestaw, prawda, dowolny kolor włosów i do tego może mieć jasne oczy albo ciemne, nie? Nos może mieć zarówno garbaty, jak i tam pociągły, czy taki szeroki. A zadarty? Zadarty taki mały świński? Jakikolwiek po prostu może być nos, tylko właśnie myślę, że ta ciemna skóra, skośne oczy. Ale to Chińczyk, Marek, nie jest Nie Chińczykiem. No, skośne oczy? Elu, no co ty? Nie, Marek, no nie. Marek jest Peruwiańczykiem, kurwa. Muszą być wielkie, zielone albo niebieskie oczy. Ale nie uważacie, w ogóle ciekawa sprawa, nie? Że wszystkie rasy, prawda, bo są... Można mówić rasy? Chyba tak. Tak, bo nie mówię dyskryminacji na rasę. Nie istnieje coś takiego jak rasy, rasy czy... w mówieniu do człowieka, ponieważ osobną rasą byłby na przykład Neandertalczyk, a nie inny homo sapiens. To nie ma żadnego znaczenia. Ale my nie mówimy o innych homo sapiens, tylko o Chińczykach i Arabach Chińczynach. Ale dama jesteś homo sapiens. Ale całe szczęście, że właśnie może się na przykład związać Afroamerykańczyk ze Słowiaką, nie? I normalnie Afroamerykanin. Amerykańczyk, o nie. No dobrze, no to mniejsza z tym, no. Musicie się wszystkiego czytać każdego słowa. A Andrzej jest jeszcze plejadianinem? Jest milionerem. A co przeszkadza ci to? Każdy ma prawo do swojego wyznania. Dobra, Elu, słuchaj, bo ostatnio żeś krzyczała, że gazety sprzedaje na targu. Weź mi te gazety swoje, przynieś, ja je sprzedam. Albo z tej strony. Jak się dobrze zakamuflowałem. Impostor pierdolony. Babciu. Dawaj. Babciu. Który to był ten albus Damubana? Ja nie mogę powiedzieć, bo później mnie szykanują. Ja się boję. I dobrze. Który to był ten albus, słuchajcie? Pojęcia nie mam, bo mi się wyświetlają tylko na A. No dobra, nie szkodzi. No to nic, to idziemy spać. Aha, chciałam powiedzieć, że fajna sprawa, że te właśnie różne ludzkie rasy się mogą łączyć ze sobą i nie ma żadnych komplikacji, no nie? A na przykład wśród zwierząt to już tak nie jest, nie? Że na przykład są ssaki dwa jakieś podobne do siebie i nie mogą mieć dzieci, musi być po prostu idealnie ta sama rasa, nie? Ela, ale myślisz, że to naprawdę jest dokładnie taka sama zależność? Nie wiem, ja nie jestem biologiem, no będziesz się teraz do mnie przybliżała, to też tak działa, jak powiedziałam znowu. Bo mamy na przykład owczarka niemieckiego i dalmatyńczyka i można je ze sobą skrzyżować i nic złego się nie stanie, oprócz tego, że wyjdzie z tego kundel. No to tak samo jest u ludzi, nie? Można czarnego z białym i też jest kundel. Czarnego? Yellow. Nie, kupa fioletowego. A jakby tak połączyć delfina ze ślimakiem? Też wyjdzie kundel. Ale mnie zawsze zdumiewało, że na przykład można konia skrzyżować z osłem, bodajże. I wtedy ich dziecko się urodzi, ale już nie może mieć dzieci. Tak, bo to one są zbliżone do siebie te gatunki, ale już nie są na tyle blisko, żeby można było je krzyżować tak naprawdę. Babciu. Żeby wydawały płodne potomstwo. No, no. I jeszcze tam jest jakiś inny też przykład. Tygrysy z lwami też można krzyżować, ale to też wychodzą jakieś
wychodzi hybrydy nieprzewidywalne. Wychodzi Ligrys i Tygrylion. Tygrylion, no. Ale naprawdę? Wilki mogą się rozmnażać tak. Z psami. I to zależy od tego, czy matka jest pierwsza z lwicą, czy matka jest tygrysicą. I to się od tego nazywa, ma się nazwę i tak dalej. Słuchajcie, to ja już kończę, bo późno jest. No to nic, fajnie się rozmawiało. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Trochę się jakiś fajniejszy temat na koniec wszedł. Następnym razem może więcej na te tematy. No to dobranoc, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że nas nie mam nadzieję, że nas nie nagrywali. No, pozdrawiam. Elu, dziękujemy, pa, dobranoc. Pozdrawiam administratorkę Rachel. Nie trzeba było siedzieć tak długo, bo pewnie jutro wstajesz do pracy albo gdzieś do szkoły. Nie bądź rasistką, taką jaką jesteś teraz. To przepraszam, że was zatrzymałam. No to pa, pa, kolorowych snów, dobranoc. Dobranoc. Pa, pa.